Radio Tok FM, Abrakoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj ksiądz Rydzyk mówi o rekolekcjach, proszę Państwa. No, kto z tych rekolekcji korzysta, jakie rekolekcje owe, jaki wpływ mają na ludzi. Jak widzimy, że ofukuje człowiek człowieka, kobieta kobietę ofukuje, facet faceta. Ludzie są jak poganie, całkiem, że nawet Biblia mówi odwrotnie, że nawet poganie, którzy z natury zakonu nie mają, nie znają, z natury czynią to, co zakon nakazuje, że są dobrzy, że są grzeczni, że są uczciwi. No, wiecie Państwo, no nic szczególnego niby nie robią, jak człowiek z człowiekiem, jak w grupie człowiek żyje, to musi się dostosować, musi wiedzieć, co sprzyja grupie, co grupie nie sprzyja. No to niby nic szczególnego nie robią, ale jeszcze dochodzą, proszę Państwa, wymagania. No już nie będę mówiła tutaj pochodzące ze strony Boga, Stwórcy, Jahwe, no bo ludzie mają to wszystko gdzieś, prawda? No ale widzicie Państwo, jednak bez wiary człowiek nie może się podobać Bogu, bez wiary. Bez wiary też, proszę Państwa, uniwersytet nie może funkcjonować dobrze. Tutaj mamy rektorzy polskich uczelni, to K3A, to jakaś, co to może być, nie robi. Rektorzy polskich uczelni, to kurwa chyba, nie robi. I to mówi Sikorski, jeszcze widzę, że może jak był młodszy, ale taka jest tradycja, że za wszelką cenę do tego uniwersytetu człowiek chce się dostać, ale niestety... U nas tylko w naszym kanale, proszę Państwa, jest temat usuwanie świętości, że jak klechy usunęły drugie przykazanie z całego tego dekalogu, to nikt się nie zorientował, że to było w ogóle jakieś przestępstwo. Nawet same klechy nie mają pojęcia, że usunięcie drugiego przykazania, nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. To się dalej jeszcze czyta, więcej czyta, że nawet same klechy, proszę Państwa, nie wiedzą, że one same te klechy usunęły przykazanie. Czy to nie jest śmieszne? No właśnie. Ja już nie będę to mówiła, że wszyscy się z Polski śmieją, że wszyscy się śmieją, że wszyscy się śmieją. Jak ludzie jeszcze będą głębiej to badać, a już gdzieś w głębi serca wiedzą, że była ingerencja w dekalog, usunięto drugie przykazanie, czwarte spadło na inne miejsce, a dziesiąte podzielono na dwie części, że wyszło ani żadnej rzeczy, która jego jest. Kropka. Nie ma tam orzeczenia, nie ma nic. Bo to jest, to przecież nie jest orzeczeniem. Także, proszę Państwa, takie te rzewne piosenki w Radiu Maryja jak puszczają i takie wycia, czemu to służy? To służy, jak nie rozpaczy, to jakiejś takiej chyba głupiej radości, proszę Państwa, że jak człowiek wyklepie różańce, wytrepie, że to coś mu daje. No co mu to daje? Nic nie daje. Czy to Jahwe? Bóg się cieszy, proszę Państwa, że jest wielomówność, bleble. Przecież Bóg nie chce, żebyś ty się modlił i był wielomówny, modlił będąc wielomówny, bleble. Bóg, zanim jeszcze tę modlitwę rozpoczniesz, Bóg Jahwe z góry wie, jaki jesteś, co ty chcesz, o co ci chodzi, prawda? No ale jak się modlą tutaj, proszę Państwa, o to, żeby Polska wygrała w meczu z Brazylią, żeby Polska była górą, żeby Matka Boska broniła Polski, Polska była górą, tak to? To jest pomylenie pojęć, bo przecież pierwszy chrześcijanizm w ogóle nie interesował się pojęciem narodowości. Oni po prostu byli chrześcijanami, chrystianizmem wszędzie mieli głosić, że ta wizja dana Piotrowi, że idź i głoś do wszystkich, to Jezus powiedział trzykrotnie, paś owieczki moje, ale po to Jezus powiedział, że ten Piotr był na minusie i ten Piotr już był strasznym grzesznikiem w oczach Jezusa Chrystusa. Także paś owieczki moje. Potem Państwo zobaczą, że ten Piotr wcale on w Rzymie nie był i głosił resztce Żydom mieszkającym w Babilonii. To, że w Azji Mniejszej. Natomiast apostoł Paweł był apostołem narodów, ale jeden wiedział i drugi to samo, że Ewangelia miała być głoszona wszędzie i wszystkim ludziom.
I nie tylko Żydom, a Żydom było bardzo trudno poznać Ewangelię, no bo skoro oni jako Żydzi zabili Żyda, zabili Jezusa Chrystusa, mieli swoje problemy, musieli coś tam innego wymyślić, no to przecież szatan, diabeł im odwracał ich uwagę, no żeby oni coś tam wymyślali, coś innego. Z Platonem przyjaźń zawarli, że uwierzyli w duszę nieśmiertelną. Z Arystotelesem przyjaźń zawarli Żydzi, że uwierzyli w Trójcę, bo on uważał, Arystoteles, że liczba 3 jest liczbą cyfrą doskonałą, doskonałości, symbolem. No i tak dalej, proszę Państwa, a tutaj tematy dotyczące Chrystusa cierpiały i Żydzi w ten sposób, i masoneria potem powstała, Żydzi odeszli od Jezusa, chociaż niektórzy właśnie przyjęli Jezusa Chrystusa. Byli Żydami zatwardziałymi, którzy te przykazania, sabaty, ofiary składali, przestrzegali. Potem powstała kabała, to wszystko było przemienione, proszę Państwa, zmienione, że tak jak u tych wyznawców Chrystusa Jezus w płaszczu wodę nosił, tak samo i u, proszę Państwa, Żydów też się zmieniało. Też była kabała, bajki, różne takie, no z pewnego punktu widzenia można byłoby powiedzieć bzdury, ale ludzie się dzisiaj nie chcą obrażać i teraz mamy festiwal Singera, no to właśnie przy tej okazji festiwalu Singera, my nie chcemy to mówić, że są bzdury, no ale z punktu widzenia Pisma Świętego to na pewno tak, skoro mówimy tutaj w sąsiednich audycjach naszego radia, to kefena brakoncita Barbie Baby Langström Extra, że żadnej duszyczki nieśmiertelnej nie ma, no bo Żydzi nigdy przecież nie wierzyli w żadną duszyczkę nieśmiertelną. Proszę przyjrzeć się bliżej, w co wierzył naród żydowski, w co nie wierzył naród żydowski. No ale w duszę nieśmiertelną to Żydzi najmniej wierzyli. No niestety uwierzyli w to. Tak samo jak w tych systemach pseudochrześcijańskich, wszędzie jest niebo, lewitacja, grawitacja, latanie w przestrzeni kosmicznej. Nawet Janek Witek, jak został ateistą, bo wcześniej chodził do kościoła, nawet przyjmował tutaj księdza białej sutannie, który chciał a propos pieniądze. Janek Witek w nic nie wierzył, ale chciał być dobrym człowiekiem, chciał, żeby starczyło mu na opłaty, nie starczało mu na opłaty, no i na zawał serca umarł, ale szukał na Marsie życia jakiegoś rozwiązania, bo to niemożliwe, żeby to takie życie było beznadziejne, nędzne i głupie. Jakie on przeżył, to znaczy jak był tym, proszę Państwa, pośrednikiem handlowym, to może to było jeszcze wtedy to życie było mądre, mądrawe, mądrzejsze. Ale potem to było całkiem głupie i znalazł na Marsie szczura, mówi, że to reptoidzi. Ja mówię, przecież sam mówiłeś, że reptoidzi są wielkości człowieka, no ale wiecie Państwo, jak w te miniaturki ludzie się też bawią, to i tym szczurem nawet się mogą poddać, pocieszyć z Marsa. Radio to FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra.